Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z Tomaszem Węgrzynem. Witaj Tomku. Dzień dobry wszystkim. Tomku, chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę od podsumowania kampanii wyborczej do Sejmu. Co było błędem tej kampanii? I jakie są następstwa tej kampanii i w sensie organizacyjnym, na przykład w ramach klubu Konfederacji, ewentualnie koła Konfederacji. Jakby było koło Konfederacji, to prawdopodobnie powstało też drugie koło Konfederacji Korony Polskiej oraz o pewnych proroctwach parlamentarnych. Ale może pierwsze pytanie i pierwszy temat. Moim zdaniem największym błędem w kampanii było schowanie przez Konfederację Grzegorza Brauna. Czy ty się z tym zgadzasz, czy może masz jakieś inne propozycje do tego tematu? Tak, to powiedzmy, że uważam tu podobnie, przy czym dla mnie to będzie skutek błędu, a nie błąd sam w sobie. Czyli nie przyczyna, tylko skutek. Tak, tak. I w zasadzie, żebym nie mówił o kampanii, natomiast wciąż kontynuowany jest ten temat Korwina i zamieszania wokół niego, więc ja bym jednak wolał do esencji przejść, a esencja była taka, że zdaje się od marca widzieliśmy, że coś jest nie tak. Ja to komentowałem, wydaje mi się, że też u ciebie, a na pewno w prywatnych rozmowach, że Konfederacja gra na chaos. Gra na chaos, czyli stara się jeden komunikat do swojego typowego elektoratu, drugi komunikat do tego elektoratu nowego, centrowego, uśmiechniętego, fajnego, słodkiego i tak dalej. I to moje założenie wtedy, że to jest gra na chaos, miała w sobie takie założenie, że co do jądra, co do centrum, co do istoty sprawy, Konfederacja tak jakby idzie tam, gdzie zawsze, tylko starają się dodatkowo pozyskać nowych ludzi. Natomiast tak po czasie patrząc, to wygląda, że to jednak chyba tak nie było. I wydaje się mi, że gdzieś tam w jakimś momencie zapadła decyzja, że my de facto ten dotychczasowy elektorat co do zasady jesteśmy skłonni porzucić pod warunkiem, że uda się bardzo wiele nowego elektoratu przyciągnąć. I w tym kontekście wydaje mi się, że tego typu decyzja, jeżeli zapadła, była błędem. Wydaje mi się, że różne rzeczy, które się działy, dobrze byłyby wytłumaczone przez tego typu decyzje. A to zarazem pokazuje, no na przykład w kontekście Korwina, błędem było go w ogóle wystawiać na listę. Bo jeżeli decyzją było, idziemy bardzo ostro na maksa do elektoratu centrowego, to trzeba było Korwina w ogóle na listach nie mieć. Ekstremalne centrum. Tak, tak. W ogóle Korwina wcześniej usunąć. I być może również Brauna. Ponieważ jakby nie było Korwina, to bardzo możliwe, że powiedzmy te partie systemowe za stałe użyłyby co się da, żeby nagłośnić jakieś dziwne zachowania albo wypowiedzi Brauna. Bo tak jak w przypadku Korwina, niekoniecznie Korwin był w ogóle potrzebny, żeby eskalować ten problem. Znaczy, było potrzebne to, że jest na liście, natomiast no, niekoniecznie był potrzebny Korwin jako osoba, która cokolwiek wypowiada, żeby jego używać jako tego argumentu. Więc jakby Korwina nie było, być może również w ten sposób Braun by został wykorzystany. Wiecie, no, ten jakiś fragment o batorzeniu. Kto dłużej ogląda różne rzeczy, to wie o co chodzi. No to można by wyciągnąć taki fragment o batorzeniu. Byłby ten sam efekt, co wyciągnąć Korwina, tak? Więc od tej strony patrząc, według mnie zapadła decyzja, żeby iść na maksa w centrum, ignorując nie tylko potrzeby, ale generalnie mając w planach, dotychczasowy elektorat przestanie na nas głosować. Może nie w tych wyborach, to w kolejnych. Docelowo się go pozbędziemy, a na tyle dużo pozyskamy w centrum, że się tam ustabilizujemy, cokolwiek. I ta decyzja, która moim zdaniem zapadła w jakimś gremium, ale oczywiście nie jestem w stanie pokazać palcem, kto dokładnie i kto wiedział o tej decyzji, a kto nie,
Bo moim zdaniem, gdyby to była decyzja taka jawna wewnątrz Konfederacji, no to Korwina by nie było na tych listach. I Korwin by wiedział, taka jest teraz strategia. I też uważam, że Brauna by nie było, gdyby to była taka oficjalna, gremialna, wewnętrzna decyzja. Natomiast to wygląda, jakby taką decyzję podjęło jakieś wąskie grono ludzi, na przykład Mencer z Wiplerem i Tumanowiczem, nawet bez wiedzy Bosaka, na przykład. No to o to chodzi, że takie rzeczy planując, że tak powiem, nie trzeba wszystkich w to wtajemniczać, więc tak im mniejsze grono, tym lepiej, tak? Bo to mogło wyglądać bardziej wiarygodnie dzięki temu, że to jest gra na chaos, a tak naprawdę nie, chodziło o przekierowanie. I jak ktoś podjął taką decyzję, to moim zdaniem ten ktoś też popełnił błąd podejmując tą decyzję, ponieważ takie agresywne sięganie do centrum to oznacza być uzależnionym od tego, co będzie wykreowane jako modne przez duże media, przez celebrytów, przez jakichś influencerów i tak dalej. No teraz pytanie, czy tacy ludzie jak ci moi potencjalni wskazani decydenci, czyli Mencen, Wippler i Sztubanowicz, czy oni mieliby jakiś realny wpływ na te duże media, tych influencerów i tą modę, że tak powiem. Bo jak widzieliśmy, żeby nastała moda, by pójść zagłosować na trzecią drogę, no to nie trzeba było nie wiadomo co merytorycznego, tak? To ta moda jakaś taka została wykreowana, tak? No, ja na przykład mam kolegę, który mówi, że ma czterech znajomych, którzy popierają lewicę i mówi, że dwóch z nich zagłosowało na trzecią drogę. No bo takie zostało stworzone pewien taka wizja rzeczywistości, że nawet tych dwóch wyborców lewicy wolało zagłosować na trzecią drogę. I trzeba by wytworzyć coś właśnie takiego poprzez aparat medialny, influencerów i tak dalej, żeby tego typu ludzie stwierdzili, a to odpuszczam, idę na Konfederację. No to nie było niewykonalne według mnie po prostu. Może dojdą do tego poziomu teraz, jak się od Korwina odcięli. No ale na tamten moment moim zdaniem to było niewykonalne. Ale jeżeli już ktoś tam podjął decyzję, to trzeba było Korwina w ogóle na listę nie wstawiać. No właśnie, czyli jednak to, co zostało powiedziane, że Janusz Korwin-Mikke stał się troszeczkę kozłem ofiarnym, trochę w tym jest prawdy. Bo tak, zdecydowanie. Znaczy, Korwin zasłużył na swoje w pewnym zakresie, ale generalnie został użyty jako kozioł ofiarny. I ja myślałem, że tutaj ta rola Witolda Tumanowicza była tylko taka, jako nazwijmy to, rzecznik prasowy tej grupy, a ty tutaj go umieszczasz w tej trójce, która być może, nie wiemy, decydowała o pewnych sprawach. No, miał stanowisko, które jak był marionetką na tym stanowisku, to sam sobie szkodził. No bo był szefem kampanii, tak? Tak jest. No to jego, tak? Szef kampanii, no on. No, jak był marionetką, no to trzeba było się nie zgadzać na rolę szefa kampanii wyborczej, będąc marionetką. Powiedz mi, jaki był skutek, to znaczy jak ty oceniasz ten skutek, jaki był skutek, to widzimy, 18 posłów Konfederacji, w tym czterech z Konfederacji Korony Polskiej od Grzegorza Brauna. Czy to jest faktycznie jakaś ciężka porażka, czy jednak to jest szczęście w tym nieszczęściu, że klub Konfederacji powiększył się o kilku posłów. Z 11 do 18. Tak, to już w sumie poprzednio tak mówiłem i to podtrzymuję po czasie, bo to już chyba ponad miesiąc minął, jak ostatnio rozmawialiśmy. Podtrzymuję, że to nie jest ani wynik tragiczny, ani wspaniały, jest jakimś tam wynikiem przeciętnym, dobrym, takim sobie może bardziej. No nie miesiąc, natomiast bo miesiąc temu to były wybory w połowie października, czyli to musiało to być tak. 3 albo 3,5 tygodnia temu. Tak, miesiąc bez 3 dni. 17 rozmawialiśmy, tak, a dzisiaj jest 15. No tak.
Tak, więc to był taki wynik mieszczący się w normie, tak. I on daje pewne też, też zwrócił uwagę, że to wręcz idealny wynik, ponieważ 18 minus 4 równa się 14, przy czym tych 14 możesz sobie jednego dobrać i będzie, ich 15, więc wiadomo, że to jest takie graniczne, ale pozostawia możliwość manewru. No i tutaj możemy się zastanowić trochę dłużej nad tym, czy dla Konfederacji Korony Polskiej, czy lepiej byłoby być częścią klubu i kontynuować swoją przygodę z dotychczasowymi partnerami, czy lepiej by było założyć klub i działać samodzielnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że czy nie klub, lepiej tylko koło założyć. Tak, koło samemu. Na pierwszy rzut oka wygląda, że lepiej kontynuować, ponieważ lepiej być częścią całości i ewentualnie tą całość starać się przekierowywać na dobre tory. Będąc częścią całości, gdy ta całość dojdzie do jakichś większych wpływów, no to można mieć też szansę oddziaływania na jeszcze szerszą całość, czyli powiedzmy na rząd, dajmy na to jakoś w przyszłości. Więc od tej strony lepiej być częścią. Natomiast jeśli chodzi o praktykę, że tak powiem, no to tu już może się coś rozjechać. I to, co ja mam w głowie i co mnie, powiedzmy, od tej strony niepokoi, jeśli chodzi o przyszłość Korony Konfederacji Polskiej jako części klubu Konfederacja i partii Konfederacja, to jest powtórka z rozrywki. Czyli powiedzmy, że są wybory, czyli za 4 lata są wybory, czyli już za 3 lata się zacznie taki okres kampanijny. I za 3,5 roku się okaże, że Braun ma wycinanych kandydatów. Wtedy się okaże, że a jednak Rada Liderów uzna, że tych jedynek to jednak mniej niż wcześniej obiecywano, a poza tym nie te jedynki, które były obiecane, tylko jeszcze inne. A poza tym budżet kampanijny to będzie szedł w okręgi, gdzie akurat nie ma kandydatów Brauna i tak dalej, i tak dalej. I problem polega na tym, że tak jak teraz pan Braun może tłumaczyć, że te niedogodności w tej kampanii miały miejsce, ponieważ jego partnerzy mieli inne plany, no to za 4 lata nikt takich tłumaczeń nie będzie słuchał. Po prostu. Będzie na zasadzie: panie pośle Braun, szefie Korony, widziały gały, co brały. Takie będą reakcje za 4 lata. Teraz pytanie, czy pan Braun, a Korona jako partia, jest w stanie teraz wywalczyć taką pozycję wewnątrz Konfederacji, żeby za te 3,5 roku nie było powtórki z rozrywki? I ja nie mam pojęcia, jaka jest odpowiedź, ponieważ tak w skrócie, no nie znam tego statusu, a nawet bym znał status tej partii Konfederacja i tak dalej, no to ja nie wiem, czy tam gdzieś jakiś kruczek by nie był, który może zostać użyty, wykorzystany. Natomiast według mnie jest tego typu decyzja. To znaczy, teraz należałoby podjąć decyzję o tym, czy zostajemy na stałe w klubie, czy zakładamy koło i działamy niezależnie. Natomiast to, co się może wydarzyć najgorsze potencjalnie, będzie bardzo późno, na przykład pół roku przed wyborami, i nie będzie czasu na reakcję. Więc pytanie, czy można teraz budować bezpieczniki? I to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Mam nadzieję, że inni znają. Czy da radę w Konfederacji zrobić sobie bezpieczniki, dzięki którym będzie wiadomo, będzie gwarancja, że powtórki z rozrywki nie będzie? Bo jeśli miałaby być, no to w takim wypadku ten okres budowy, tworzenia po prostu zostanie zmarnowany w ten sposób. Nawet jeżeli teraz coś się uda zrobić, no to generalnie jeśli chodzi o długofalowy proces rozwoju, no to będzie czas zmarnowany. W
wtedy mogłoby się okazać, że to my się zastanawiamy nad tymi wyborami, nad tą kampanią, która była, a uczestnicy tej kampanii się nad tym nie zastanawiają, co by raczej słabo świadczyło, bo no, my uważamy, że powtórka z takiej rozrywki na pewno nie będzie śmieszna, to raczej będzie tragikomedia niż jakaś fajna, wesoła, no, rodzinna nowela, tylko no, coś bardzo, bardzo przykrego. Tak. No i tu korzystając z tej okazji, że się postawiłem w roli wujka Dobra Rada, no nie, no staram się nie stawiać w takiej roli, no teraz się postawiłem, też będę kontynuował i już mam nadzieję, że znowu nie będę wracał do tej roli, ale mam tu jeszcze takie dwa punkciki, jeśli chodzi o funkcjonowanie partii Korona, czy Konfederacja Korony Polskiej. Jedne jest związane z osobą, drugie z przedsięwzięciem. I to związane z osobą dochodzi o pana Ireneusza Jabłońskiego, który też miał u ciebie na kanale chyba dwa wywiady albo trzy, nie jestem pewien. W jednym z nich pan Ireneusz, pan Jabłoński, przepraszam, pan Jabłoński, bo nie jesteśmy na ty, słusznie mówił, że to, że ktoś był zaangażowany w pracę służb, to w zasadzie świadczy pozytywnie o nim i źle się uznaje, że to świadczy źle o nim. No bo tak, żeby pracować w taki sposób, jak on tam opisywał, no to trzeba spełnić szereg kryteriów, trzeba być człowiekiem ogarniętym i w zasadzie jak człowiek się tam angażuje na dodatek z pobudek patriotycznych, no to generalnie jest super, więc ja to rozumiem. Natomiast uważam, że to jest argumentacja z boku tematu, bo istota kwestii w przypadku takich osób angażujących się bezpośrednio w działalność partyjną, no to istota problemu jest trochę inna. Mianowicie, taka osoba może mieć kolegów, że tak powiem, z poprzedniej pracy. Nawet ta poprzednia praca była 20 czy 30 lat temu. Może też mieć kolegów tych kolegów i może otrzymywać informacje, które są niejawne albo sprawiają wrażenie, jakby takie były. I ta osoba może korzystać z tych informacji albo może te z tych źródeł informacje, być może niejawne, albo tak wyglądające, przedstawiać dalej jako informacje wiarygodne, prawdziwe i słuszne. I to jest ogromna pułapka. Ten mechanizm w pewnym sensie opisywał w roku chyba 16 pan Sumliński, który polega, a w skrócie on polega na tym, że jeżeli człowiek pozyskuje takie informacje, to się od tego kanału informacyjnego uzależnia, zaczyna mu ufać coraz bardziej, jednocześnie zaczyna zaniedbywać standardową analizę, standardowe rozeznanie, ponieważ ma źródło prawdziwych informacji ogólnie trudno dostępnych. Więc siłą rzeczy taki człowiek, który dostaje takie informacje z takich źródeł, coraz mniej ufa własnemu rozeznaniu i coraz mniej ufa doradcom, którzy analizują sytuację jawną, a coraz bardziej polega tylko i wyłącznie na tym niejawnym źródle, czy tym źródle prawdziwych informacji z niejawnych źródeł. I po pewnym czasie może się okazać sytuacja, że osoby, które powinny rozwijać aparat analizy, rozeznania, takiego białego wywiadu i tak dalej, zostały de facto zaniedbane i porzucone, a te informacje, które pochodzą z źródeł niejawnych, mogą zacząć się okazywać fałszywe. I to jest istota problemu. Nie to, czy pan Ireneusz Jabłoński robił dobrą robotę tam, gdzie pracował, czy on jest zdolny, czy niezdolny i czy rozumie wiele tematów, czy nie, tylko pytanie jest, czy pan Jabłoński, ja tego nie wiem, to jest to zagrożenie, które istnieje z uwagi na tą przeszłość
pana Jabłońskiego, czy pan Jabłoński posługuje się tego typu informacjami? Jak tak, to jest ogromne zagrożenie, że wybuchnie jakiś duży problem po czasie. I to jest jedna moja uwaga. O dwójka, dobra rada. Nie wiem, czy chcesz skomentować w jakiś sposób. No, ważna uwaga, no bo uzależnienie się od tego kanału informacyjnego może spowodować, że człowiek stanie się narzędziem w cudzych rękach po prostu. Tak, dokładnie. Pan Sumliński to kwitował taką kwestią, że z uwagi na jego działanie rzekomo pan Kwaśniewski nie poszedł na jakąś komisję śledczą czy coś w tym stylu. Taki był wątek tam wtedy. No ale to o to chodzi, że człowiek z samodzielnego sprawcy i autonomicznej jednostki staje się narzędziem, jeżeli za bardzo zaufa tego typu kanałom informacyjnym. Ale tak jak mówię, ja nie wiem, czy pan Jabłoński takie informacje tam podsuwa, szepta do ucha, czy coś w tym stylu. No to jest, mówię, że z osobami o takiej przeszłości taki jest potencjalny problem. Że tak powiem. Drugi temat, to powiem bardzo krótko może w ten sposób, że nie można tworzyć telewizji, która wygląda jak pralnia pieniędzy. Kropka i nie będę kontynuował tematu dalej. Mhm. Myślę, że kto chciał zrozumieć, ten zrozumiał. Nie można takiej telewizji tworzyć. Jasne. Czy sprawy wyborcze jeszcze kontynuujemy? No myślę, że tak, bo jakieś proroctwo parlamentarne już tutaj próbowaliśmy coś tam prorokować, czy klub, czy dwa koła, 14 plus 4, ciekawe jak gdyby równanie. Natomiast co jeszcze w sprawach proroctwa parlamentarnego? Tak. I to ja to nazywam proroctwo, ponieważ nie mam dowodów, a będę przepowiadał przyszłość, więc cokolwiek tu się pojawi jako potencjalny dowód, z tym co będę mówił, to oczywiście nie jest żaden dowód, tylko takie pewne przesłanki, domysły i być może przejawy tego, że w tym kierunku ktoś podąża, czy kieruje tą naszą sceną, teatrem politycznym. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że pan Braun i cała korona zostanie wyrzucona z Konfederacji, albo pan Braun zdecyduje się sam odejść, tu nie ma to znaczenia, i tworzy koło. I zarazem proszę sobie wyobrazić, że mamy pewną partię polityczną, która ma 18 posłów w parlamencie, a nie ma zupełnie dotacji partyjnych. Wiesz, jaka to partia? No właśnie, Konfederacja tej. Nie, oni mają dotację przecież partyjną. 18. Jest pewna partia, tak. Suwerenna Polska. Aha. Bo to szli, oni szli, mam nadzieję, że nie mylę niczego, no ale tak zapamiętałem, że oni szli jako z list PiSu po prostu, a nie Komitetu Koalicyjnego. I proszę sobie wyobrazić, że wybory do Parlamentu Europejskiego byłyby idealną sytuacją, żeby tak przez przypadek ziobryści opuścili Zjednoczoną Prawicę, poklepali się po plecach z Wiplerem. Pan Vincent by powiedział, że Jaki to zawsze walczył o wolny rynek. I mamy wspaniałą platformę radykalnej, ale takiej trochę umiarkowanej jednak. Taką antysystemowej, ale takiej już mainstreamowej, z poparciem różnych mediów. Nie wiem, może z poparciem nawet i Ojca Ryzyka. A może z poparciem świata rolnika? Świat rolnika, takie coś? Albo w sensie takie było, w sensie TV. W sensie TV, w świecie rolnika to była pani Zajączkowska, nie? A wydaje mi się, że w sensie TV to był pan Miśko. Dobrze pamiętam. Jak państwo teraz pewnie już zauważyli, sugeruję, że pewne działania na zapleczu medialnym sprawiają wrażenie, jakby chodziło o to, żeby ziobryści dowartościowali w różny sposób Konfederację,
A zarazem, żeby Konfederacja podzieliła się z Ziobrystami dotacją partyjną pod kątem kolejnych kampanii wyborczych, po to, aby, że tak powiem, Ziobro mógł przejąć schedę po Kaczyńskim. To jest moje proroctwo parlamentarne. O, dziękuję bardzo. Daleko idące wnioski, ale coś jest na rzeczy, no bo jak mówił pan Miśko, mimo wszystko PiS, mimo wszystko Duda, nie? Tak, dokładnie. A naprawdę eurowybory będą, mogą być wspaniałe dla tych wszystkich antyunijnych postulatów. Paniaki z tego, z Europarlamentu, pan Ziobro w Polsce i obok niego Mencen z Wittlerem. No i Bosakiem pewnie też. No tak, Bosak, chyba, że będzie tak pochłonięty pracą wicemarszałka, że już się nie będzie angażował w taką politykę. No to też swoją drogą ciekawe od tej strony, co zrobią, bo skok na kasę to jest Europarlament, tak? A nie Parlament Polski, więc w zasadzie, jeżeli ktoś jest polskim parlamentarzystą teraz i wystartuje do eurowyborów, to każdy będzie sugerował, że to jest ten właśnie materialna motywacja, a nie żadna idea i walka polityczna, tylko tam się więcej zarabia. No właśnie, natomiast jeszcze jedna istotna rzecz, że zaangażowanie Krzysztofa Bosaka jako wicemarszałka bardzo osłabia i tak już słaby i poobijany po tych wyborach Ruch Narodowy. I pozycja Ruchu Narodowego w momencie, kiedy już nie ma no dlaczego Winnickiego. osłabia? No bo nie ma Winnickiego, w zasadzie Bosak został sam i teraz na działania jakieś takie organizacyjne, że tak powiem, formacyjne i polityczne w ramach Ruchu Narodowego na pewno Bosak nie będzie miał czasu. Myślę, że Tudu i pan Mulawa nie dadzą rady? Będą się starać, to wiem na pewno. Ale dobrze, nie drążmy tego tematu, zobaczymy za jakiś czas, być może wtedy już o tym, że tak powiem, marszałkowaniu Krzysztofa będziemy mogli więcej powiedzieć. Ja sugeruję, żebyśmy się powoli zbliżali do końca, bo przy kolejnym nagraniu poruszymy trochę inne tematy, żeby tutaj nie mieszać za bardzo tych tematów. Zgadzasz się ze mną? Dokładnie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Tomasz Węgrzyn z Dziękuję. kontrrewolucji informacyjnej. Właśnie ta kontrrewolucja się dokonuje w tym, co tutaj Tomasz nam mówi. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu również za wsparcie finansowe, które jest bardzo istotne. Darowizny państwa na nasze cele statutowe, na edukację, na media, na wydawnictwa pozwalają nam działać już od kilkunastu lat. Natomiast dalsze działanie jest w zasadzie uzależnione od tego, czy państwa wpłaty będą regularne. Lepsze są wpłaty nawet mniejsze, ale regularne, niż robione rzadko, ale jakieś większe kwoty. Bo po prostu pozwala to łatwiej zaplanować sobie pewien budżet. Zapraszam też Państwa na naszą stronę CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska w skrócie, cep-sklep.pl, a tam książki zarówno naszego wydawnictwa, jak i innych wydawnictw, czy autorów zaprzyjaźnionych z nami. Z naszego wydawnictwa oczywiście seria Jedynie prawda jest ciekawa, to są książki po naszych konferencjach historycznych. Ostatnio dwie wydane książki to książka Jędrzej Giertych, wierny kontynuator Romana Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu, czyli książka o narodowej prawicy, a także książka poprzednia dotycząca polityka lewicy narodowej, którym niewątpliwie był Bolesław Piasecki. Bolesław Piasecki od wodza falangi do przewodniczącego Paksu. Bardzo polecam te książki, również książki w serii Gorące tematy. Tu najbardziej oczywiście i najbardziej aktualną książką jest Hitler założycielem Izraela ze względu na sytuację w Strefie Gazy. Myślę i sytuację w ogóle wokół państwa
tworu syjonistycznego. To jest bardzo aktualna książka. Inna książka na ten sam temat, chociaż obejmująca nieco późniejszy okres, to jest Niebezpieczny Związek, Tajna Współpraca USA-Izrael. Na temat tej książki zachęcam do obejrzenia filmu, w którym żeśmy ją komentowali razem właśnie z Tomaszem Węgrzynem. Z innych książek też tematyka związana z państwem położonym w Palestynie, a raczej z jego mieszkańcami. Rewolta Marcowa, książka Ryszarda Gontarza pod pseudonimem Jerzy Brochocki, Narodziny, życie i śmierć PRL-u, bardzo ważna książka, oraz książka Henryka Pająka w serii Chazarska dzicz panem świata, tom pierwszy Zagłada Rosji, ale są też inne tomy. Proszę szukać na cep-sklep.pl. To na koniec, skoro dzisiaj było proroctwo parlamentarne, to na pożegnanie powiem Daszbur. Daszbur. No dobrze. Jak się odpowiada na Daszbur? No nie wiem, ale Daszbur, to jest kluczowe teraz, tak. No, w kontekście proroctwa parlamentarnego. Takie łowieckie pozdrowienie. Łowczy. No tak, łowieckie, tak, łowcze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Tomku.